Dziś dobiega końca charytatywna wyprawa pod nazwą Rowerowym Szlakiem po jednostkach Policji Garnizonu Śląskiego. Policjanci ze Strumienia są zadowoleni, cali i zdrowi, a co najważniejsze, szczęśliwi, że mogli pomóc Wiktorii. Jak się okazało, nazbierali znacznie więcej pieniędzy niż zakładali. Odwiedziliśmy policjantów na przedostatnim etapie wyprawy w Tychach. Wyprawa dobiega końca, jak wrażenia? Bardzo dobrze, czujemy się mocni po całej wyprawie. Kondycja bardzo dobra, nic nas złego nie spotkało po drodze, także wszystko jest w porządku. Czyli nie było żadnego krytycznego momentu? Krytyczne momenty pojawiały się każdego dnia, gdy uszkodzeniu ulegał nasz sprzęt. Wiedzieliśmy, że inne osoby na nas czekają, więc na szybko musieliśmy reperować własnymi środkami. Zaskoczyła nas pęknięta szprycha ostatniego dnia, co nas bardzo zaskoczyło, więc na szybko musieliśmy szukać serwisu rowerowego. Na pewnych etapach dołączyła też do Was Wiktoria. Tak, było to dla nas bardzo ważne, zmotywowało nas to mocno. Była z nami 6, jechała z nami nawet na rowerze w Pyskowicach oraz w Gliwicach. Następnie była z nami 11 w niedzielę, towarzyszyła nam przez cały dzień i będzie jutro na finale w Katowicach. I jak wrażenia? Mamy z nią kontakt telefoniczny, codziennie się z nią kontaktujemy, po każdym etapie zdajemy jej relacje, także Wiktoria też jest zadowolona z tego, że ta akcja tak wyszła, jak widać, pozytywnie. A jak śląskie krajobrazy po drodze? Nie spodziewaliśmy się, że Śląsk jest tak piękny. Na naszym fanpage'u na Facebooku o nazwie Rowerowym Szlakiem po jednostkach Policji Garnizonu Śląskiego wrzucaliśmy zdjęcia z krajobrazami oraz miejscami, które najbardziej nam się podobały, tytułując je Śląsk jest piękny. Więc zachęcamy wszystkich do odwiedzenia najdalszych zakątków naszego pięknego województwa. No i na koniec najważniejsze pytanie. Wiem, że to jest trochę tajemnica jeszcze. Ale ile udało się nazbierać? Powiem tyle, nazbieraliśmy więcej niż zakładaliśmy. Dużo więcej? Dużo więcej, jutro szczegóły. Bohaterom wyprawy gratulujemy, a Wiktorii życzymy dużo zdrowia. Dla portalu Wi-Fi Aleksandra Heinderek.